Siemano, to Peter HQ, a dzisiaj będzie pierwszy odcinek z trybu FIFA 14 Ultimate Team. Dzisiaj pokażę wam Squad Builder. Squad Builder, to odpozna. Dobra, więc zacznijmy. Na bramce jest nikt inny niż Weinfeller. A chciałbym wam jeszcze dodać, że to będzie hybryda. Weinfeller kupiony za 4000. No i to wszystko, co chciałbym powiedzieć. No na lewej obronie jest Ashley Cole. Najlepszy lewy obrońca z ligi angielskiej. Ma procent w ataku wysoką, więc na tych bocznych obronach właśnie to właśnie oczekuję jak najbardziej. Na prawej obronie jest kto? Łukasz Piszczek. Tak, tu będą w polskim kodzie polskie akcenty. Kupiłem za 20000. No nie jest tanie, ale też nie jest za bardzo taka, że drogi. Pracowitość w ataku wysoką i w obronie wysoką. No i to mi jak najbardziej pasuje. Na środku obrony jest David Luiz. Najlepszy środkowy obrońca z ligi angielskiej moim zdaniem. Ponieważ ten kompany też może jest dobry, ale nie tak jak David Luiz. On Luiz potrafi wszystko. Gdyby naprawdę chcieli go FIFA zrobić tak jak na żywo, jest to by on większy overall by na imię od Ronaldo czy Messiego. Po tej stronie jest Jerome Boateng, pędza 3400. No, wolę osobiście go niż Hummels, ponieważ Hummels jest dużo wolniejszy od Patro. No właśnie, tu chciałem powiedzieć tak. Na środkowej pomocy defensywy jest kto? Luis Gustavo. Zawodnik, no świetny. Świetny po prostu. Myślę nad zakupieniem Schweinsteigera. Chociaż to przemyślę. Mi się tym graczem po prostu gra dobry. Dobre tempo, dobre ruchy, dobre obrońca. Właśnie, po prawej pomocy jest Jakub Olszczykowski. Ma 4 gwiazdki słabszej nogi, kupiłem za 10000 z hakiem. No i to chyba coś chciałem powiedzieć. Na lewej pomocy jest kto? Świetny pomocnik. Chciał mieć Azarda, no ale wiele razy kosztuje 300 tysięcy, to jest bardzo. No właśnie, to jest dobry. Kupiłem za 49,5 tysiąca. A tyle ma takiego kosztuje 300 tysięcy za Azar. No nie wiem za co, co to jest. Tutaj jest. Nie wiem, się wymaga. Najdroższy zawodnik z tego składu kupiłem za 160. Przyszedł ostatni z Real Arsenalu. No, nie wiem, czy to